Dzień dobry. Witam w moim serwisie. Zapraszam na kolejny ciekawy przypadek naprawy laptopa marki Asus. Tak, dzisiaj na tapecie mamy Asusa P2440. Czekajcie. Odbijam się światło od reflektorów. Asus P2451F. O. A tu na kamerze nie widać, ale w koło jest wszędzie pełno oświetlenia halogenów. I to naprawdę jest jasno, żebyście mieli dobry obrazek. Co? Śrubki są w woreczku. Rozkręciłem go, żeby było szybciej na wideo. Otwieramy gościa. Tak to wygląda, ale nie było robione jeszcze nic. Tutaj mamy wszędzie odciski, aż jakiś taki kurz. To nie wygląda dobrze. Pierwsze co musimy zrobić, to odłączyć zasilanie baterii. Słyszałem podtrzymanie 3V, jest tylko ciekawostka. Czasami nie wiem, czemu to robią, no bo bateria jest niewyciągalna, a oni wkładają tą baterijkę, która też się zużyje i wyładuje. W jakim to jest celu robione, i Asus robi to różnie, raz robi to tak, raz tego nie robi, tej bateryjki. W Asusie jest bardzo beznadziejny ten skobelek wyciągania taśmy z baterii, tej wtyczki, ponieważ tam jest taka blaszka. Ona czasem lubi sobie odpaść i sobie gdzieś ładnie zwalcie. Te wtyczki nie są jakieś super, one też robią problemy. Czasem krzywo wychodzą, też robią wtedy problemy z elektroniką. To jest bardzo delikatne i kiepskie. Do tego stopnia, że był taki moment, zastanawiałem się, czy w ogóle Asusy przyjmować. Bo czasem przychodziły na proste rzeczy jak czyszczenie. A skończyły źle, bo ta blaszka odpadła, coś zwarła. Do tego domyślił sobie, zaklejam zaraz za nią. Gdyby zleciała, to na kapton. No i co? Odsuwamy tą blaszkę. Jest, odsunąłem ją. I trzymając tutaj blaszkę, może lepiej zrobić to płaskim śrubokrętem. Przytrzymując to, podnosimy to do góry. No i to nie chce iść. O, dobra. Wyjęte. Kapton odlepiam. I na razie naklejam sobie na wtyczkę. Żeby mi się to jakieś zwarcie nie zrobiło. To jest bardzo felerne, kiepsko wymyślone. Jest to złącze tych baterii. Jest to moim oskromnym zdaniem po prostu dramat. Można było to zrobić Asusie lepiej. Można było. Odklejamy taką folię, która elektrostatykę z wierzchu baterii przenosi. Ten laptop był już naprawiany przez kogoś, ale się nie udało, dalej jest ten sam problem. A problem jest takowy... No właśnie, z czym on w ogóle do mnie trafił? Laptop trafił do mnie z taką usterką, że niby był już czyszczony. No też widać, że tutaj nie ma problemów. Ale już tutaj... Te problemy są. Tutaj też. Więc to czyszczenie było jakie było w innym serwisie. Tutaj już zauważcie głośniki. I to było takie czyszczenie, żeby czyścić. I laptop podobno był już czyszczony. A problem ma taki, że czasami łapie duże temperatury i gdy je łapie, bardzo szybko zużywa baterię. Gdy nie wchodzi w wysokie temperatury, nie łapie dużych temperatur. Nie łapie dużych temperatur. Zakręciłem się, sorry. Gdy nie łapie dużych temperatur na chłodzeniu, to długo trzeba bateria. Co to oznacza? To oznacza, że nie tylko może być kłopot z chłodzeniem i z pastami pod spodem. Trzeba będzie to sobie delikatnie zdjąć, bo tu się lubią te kulki pod BGA urąbać. To pokażę pewien sposób, żeby to mega delikatnie zdjąć. Natomiast, żeby nie poruszyć tego rdzenia. Ale też. To jest jedno. Chemia, czyszczenie, to jest jedno. Ale jest jeszcze druga rzecz, polegająca na tym, że trzeba będzie zabezpieczyć dane klientowi i zrobić nowy system operacyjny.
bo może to też wynikać z jakiegoś sterownika lub programu zainstalowanego, który wchodzi na wysokie, potrzebuje dużej mocy obliczeniowej komputera i trzyma go w tym stanie, aż się zużyje bateria. To nie musi być tak koniecznie tylko i wyłącznie kwestia samego chłodzenia. Dobra, wiatrak podłączony. Odkręćmy ten wentylator, zobaczmy, co jest pod spodem. Asusy mają dość dużo wad, mają też te kłopoty sami. W zasadzie odłączenie tej taśmy zawsze jest ryzykiem, bo nie wiesz, czy się włączy. No nie wiesz. Też mówię, do Asusów podchodzę z dużym dystansem, bo taki moment był, że się zastanawiałem w ogóle, czy je przyjmować do serwisu, czy nie przyjmować. Nie, tego nie wyjmiemy, to jest przyklejone wszystko. Czyli musimy teraz zająć się tym chłodzeniem, żeby to niczego nie pogiąć. Na chłodzenie mam taką metodę, że używam hot aira ustawionego na 100 stopni bez końcówek. Jeszcze tam z daleka trzymam, jak chcę jakieś 50 stopni, 60 góra złapać. Żeby delikatnie to, no i oczywiście to odwrotnie robimy, nie? Tu jest 4. Nie ma podkładek, więc 3, 2, 1. Zasada jest taka, że staramy się jak najmniej wgniatać tą płytę w dół, bo wtedy też możemy usunąć te kulki, czy może odkleić, a wtedy to już jest maszyna BGA i gruba akcja, więc staramy się unikać takich problemów. Lekko sobie tutaj to nagrzewam na górze. Kontroluję sobie palcem. To nie ma parzyć. Chodzi tylko o to, żeby się te połączenie pasy zrobiło plastyczne. O, zacząłem się, już poruszałem. Odkleiło się i delikatnie ruszając na boki do góry hop. No, tu jest taka pasta, tak to wygląda. Pasa jest w miarę nowa, nawet ludzi. Białe coś. To na pewno nie jest oryginalna pasta. I na pewno nie jest pasta jakoś wiele warta. Biały najtańszy syntetyk. Jak to wygląda tutaj? To nie było w ogóle rozklejone nawet. Uczynimy to. Rozkleimy wentylator. Zobaczmy, co jest w środku wentylatorze. Czy on został prawidłowo oczyszczony, czy nie prawidłowo, czy w ogóle nie został oczyszczony. Co tu się zobaczymy? No. Ciężka sprawa, żeby to odkleić. Zawsze jest ten sam kłopot. Z tym. Ale nie narzekajmy. Poszło. O, proszę. Takie było czyszczenie. Takie było czyszczenie. Także jest dramat. Wyczyśćmy to pędzlem porządnie. Pędzelek. I lecimy. Wezmę to poza kadrem. Nie chcę tutaj posypać obiektywu wszystkiego tym kurzem. Dobra. Tak to wygląda. Składamy to z powrotem. Sklejamy. Jak się nie będzie trzymało, to potem kartonu użyjemy. Dobra. Tu też pod wentylatorem od razu. Pędzlem po tym nie myłem. Także czyścimy.
i to trzeba umyć, nie? Tak nie może być. Tak nie może być. Okej. Myjemy ten izopropanol, nie? Ipa. Zmywamy to. To się nie bardzo chce zmywać. Jest jeszcze jedna rzecz, bo tutaj widzę, że obie są połączone. A tak, mają być obie. Bo niektórzy producenci tego mniejszego nie nakrywają chłodzeniem. Nie wiem. Żeby się ugotowało, czy jak. Dobra, chłodzenie już umyłem. To będziemy musieli zakleić ten wentylator, bo widzę, że się już odkleja. Idźmy do samego IHS-a procesora. I przekręcimy na inną stronę. Znowu i po na ten. Myjemy dalej. Dobra. Dobra, jest ładnie umyty. Tyle wystarczy. Co, nałożymy nową pastę, ale jakąś porządniejszą. To jest tylko do pracy sprzęt. To myślę, że gryzli nie musimy. Myślę, że gryzli tekstylin nam wystarczy. Nałożymy tutaj porządną markową pastę jakąś, a nie białe coś. Okay, jest pasta. Wymieniamy końcówki. Jaki gryz ma kłopot? To samo co gryzli. To znaczy kłopot polega na tym. Czekajcie, nie ta końcówka. Są dwie grubości końcówek. Ta końcówka. Gryz ma to do siebie, że po prostu jest bardzo gęsty. Ale pod temperaturą mu to mija, więc go zagrzewamy do około tam też 100 stopni, to jest najmniej 100 stopni, co na chujku mogę ustawić. Z daleka tu nie potrzeba jakichś mega temperatur. Tu chodzi tylko o to, żeby się to ładnie rozprowadziło. Być ładna, cienka warstwa. O. Jak jest ciepło, robi się to bardziej elastyczne i troszeczkę bardziej wybaczają kulki, jak się je ugniata. Dobra, ale mi się wydaje, że za dużo je nałożyłem. Teraz tu możemy. O. Dobra, to już jest koniec. Mamy nałożone, nawet mi się teraz na boki rozlało. Ta pasta nie przewodzi prądu, więc to nie jest ta, co przewodzi prąd, więc możemy to zaakceptować. Idziemy dalej. Strzykawkę zamykamy. Hop, do opakowania i chowamy. Już nie powinniśmy potrzebować aira. Jakby ktoś tam chciał grzać czymś innym tą pastę, to lepiej nawet tą strzykawkę zagrać niż po rdzeniu. Bo jeżeli nie macie kota z wyregulowaną temperaturą, to przegrzejecie powyżej tamtych 100 stopni z max,
to się zrobi problem. Ja myślę, że tak 56 stopni de facto realnie maksymalnie powinno być na tym. To są takie temperatury, że ten rdzeń i tak się do tyłu nagrzewa. Więc to nie są temperatury, żeby miały mu zrobić krzywdę. Dobra, musimy sobie poradzić z tym, bo to już się nie klei drugi raz tak ładnie. Użyjmy kaptonu i podklejmy to troszeczkę. Zawsze jest ten sam kłopot. Gdzie jest początek kaptonu? No tutaj. Spoko, tu nie będzie wystawało ponad. Na radiator, o, ładnie przyciąłem. Robię tak, żeby nawet odcisków palców nie zostawiać pod taśmą. I wiadomo, palce są puste i gorzej to trzyma, nie? A my chcemy, żeby dobrze trzymało. I stąd taka taktyka. Tu mamy kolejną jakąś taką, nie wiem, podkładkę. Co to jest? W ogóle po co to jest? I ten się tak ładnie nie uciął. Ale się poprawiłem, ile mogłem. Dobra. Uważam, że jest podklejone. I że już tak jest, już się jakoś to trzyma. Załóżmy to chłodzenie z powrotem. Hop. I tutaj przykładamy leciutko palcem dogniatając na boki, żeby wyszło powietrze i się ładnie ułożyło. No i skręcamy z powrotem. Teraz w kolejności 1, 2, 3, 4. Nawet śrubki trzymam po tych samych stronach, żeby nawet śrubki były w tych samych miejscach, gdzie były. Moment, jedynka jest ta. To nawet śrubki z nią kolejnością. Na razie leciutko. 1. Dwa. Trzy. I cztery. Dobrze. Teraz dopiero dociągamy je. Już mamy je skompletowane, tak żebyśmy rdzenia nie utuszyli. Staramy się jak najmniej naciskać w dół, nie? Do lekkiego oporu. Dobrze. Mamy to zrobione. I teraz sobie przykręcimy blato, żeby nie latał. Mhm. Dobrze. Włączamy wentylator tą wtyczką tu w dziurę. Jest, klikło. Skoczyło. Co? Podłączamy baterię z powrotem. Tutaj w miarę możliwości, jak się to podłącza, jest zrobić tak, żeby pierwsza była czarna masa wtyknięta na miejscu. W tym bywa różnie, bo te wtyczki są tragiczne. Dobrze. I zamykam. Jest zamknięty zamek. Odklejam całkiem kapton. Gotowe. Bateria podłączona. On się nie włączył, nic nie robi póki co. Ja, że na baterii on z reguły się nie odpali sam. Dwa, że miał tą baterię CMOS.
Tu sobie gdzieś założę ten plasterek, tak, o. Z tym wspólnym potencjałem. On już się oczywiście też nie chce trzymać. I też musimy sobie tego tonu na koniec tylko pokleić. Żeby to się nie odklejało i żeby chciało się tu te ładunki przepuszczać między obudową a elektrostatyką baterii. Tu też jakieś dziwne jakieś ślady są, nie wiem, zalanie, ta pasta tu była wcześniej, ciężko będzie to jest w ogóle. I czemu to tak jest? Takie jakieś ślady, no to coś to nie pociekło. Dobra, tam gdzieś w środku w laptopie powinna być, daj Boże, naklejka. Wypadnij, jak jesteś. O! Ta nasza naklejka jest nam potrzebna tutaj na baterię. W ogóle nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że ten jeden trzeba puknąć. Blok. Ten. To są trzy komory. 1, 2, 3. Ten mi się wydaje jakiś taki większy odreszt. Ale nie sądzę, że jest to takie drastyczne. Zmiany, no ale klientowi trzeba będzie powiedzieć, że coś z tą baterią się w ogóle dzieje. Co? To wszystko wyczyśćmy pędzlem. Dobrze, tak to wyszło. Zakładam. Chociaż może jeszcze nie zakładam. Otwórzmy go delikatnie i go podłączmy do ładowarki. Włączmy go w ogóle, czy on się w ogóle uruchomi po tym wszystkim. Jeszcze tej baterii CMOS zmierzymy najpierw. Najpierw sobie zbieramy, żeby się wykalibrowało. I teraz sobie łapiemy jakąś masę i plusa. 2,7 V, słaba już. Słaba już, trzeba by ją wymienić. Nie wiem, czy ja mam baterię CMOS jeszcze, bo to idzie masowo. Mam. Mam wartę. Ostatnią. To wymieńmy tą baterię. 2,7 to już jest mało, zaraz zaczną się problemy. Tą hop, a tą pyk. Dobra, siedzi. Jeszcze raz mierzę. Czyli teraz już mogą być dziwne zachowania, może się długo włączać, czy zostały to robić inne rzeczy, no bo przez krótką chwilę, ale nie miał baterii. Sprawdzam. 3,2 V. Elegancko. Czyli baterię też musieliśmy wymienić. Teraz tylko trzeba się włączyć łaskawie. Tego się dowiemy już za chwilę. Przyciemnimy światła wszystkie, żeby było widać dobrze ekran. Ładowarkę już sobie instrukcyjnie podłączam. Dobra, zaznaczam, że pierwsze uruchomienie może być długie, bo to jednak bateria była wyjęta.
Odwrócę tak, żebyście też widzieli. Tutaj wszystko. Ładowarka, gdzie ona? Chyba tam. Tak, to tu przepuszczę sobie kabel. Podłączyłem prąd. Oj, chyba się obtarzam o kamerę, sorry. Włączam przyciskiem. Lampka świeci włącznika. Napis Asus. Okej, się on nawet nie poczuł. Nawet nie poczuł. Jak już jest Asus, to znaczy, że nawet nie zauważył, że nie było prądu. Teraz odwrócę go tutaj. Tu napis Asus jest i leci kuleczki, lecą się kółeczka. Tak, dźwięk jest, wszystko jest. Wiatrak się zaczął kręcić. Wentylator. Ok, tu w środku mamy wszystko zrobione. Komputer się normalnie uruchomił. Nie będę halogenów ściemniał. 13.29, zgadza się nawet godzina. 1 lutego, czwartek, wszystko się zgadza. Ok, mogę go składać. I dalej to będziemy już się bawili w oprogramowaniu. Ok, kolejny etap. Komputer mamy złożony, skręcony. Włączamy, lampka się świeci, pojawia się napis Asus. To jeszcze jest stary system klientki. No jest ładny, z i5. To jest chyba czytnik linii papilarnych nawet. No będziemy musieli jeszcze go umyć, odkurzyć troszkę, bo trochę brudny jest. Jest, uruchomił się. Co? Tu mogą być dane klienta, nawet na pewno są. Klientka to ma swoje wszystkie pliki, muszę je sobie zabezpieczyć. Nie wiem, jestem pewny, czy mogę to pokazać, więc za chwileczkę się widzimy. Ok, wziąłem, zabezpieczyłem dane. Zmieniłem tapetę, żeby można było pokazać komputer. Dysk twardy podłączony, mamy ustawionego Windowsa 11 PLK. To co, klikamy sobie tak, uruchom ponownie i czekamy, aż nam wykryje nasz super dysk z obrazem systemu i robimy pełnego formata. Ten ekran trzeba było umyć nawet do nagrań, bo nic nie widać. Może reflektory wyłączę, będzie lepiej w międzyczasie. No, może trochę lepiej będzie. No dobrze. Użyj urządzenia. FECD DVD. I czekamy, czy uruchomi, bo nie zawsze zadziała. Tym razem zadziałało. Mam przez przycisk. Ładuję z tego dysku. Wygląda, miga sobie. Póki co myszkę odłączę. Nie jest potrzebna w tej chwili. I rozpoczyna się praca. No, to chwilę potrwa. Zrobimy teraz magię kina, przewiniemy. Ok. I już jesteśmy. To chwileczkę trwało. To jest dla serwisów. Więc jest to całkowicie inaczej niż w waszych instalatorach może być. Dobra, wszystko to wywalamy w jasną cholerę, oprócz daty. Czyli te recovery, to wszystko jest nic nie warte. De facto. Dobrze wygrany system operacyjny nie potrzebuje recovery. Robisz tylko resetowanie i konfigurację na nową systemu i tyle, jeżeli by trzeba było. Utwórz nową.
Tu jest za dużo, potem sobie tamto rozszerzymy. Tu chcemy mieć tylko 82 tysiące. Zastosuj, on to informuje, że trochę namiesza, bo te EFI musi pozakładać. Jest, zrobił co trzeba, formatuj. Potem mamy jeszcze 111 tam, 110, to jest 11 giga się do wydowalenia. To dorzucimy potem do tej dajty. I lecimy, zobaczymy jak szybko będzie szło. Komputer całkiem niezły. Jak te procenty szybko będą leciały? No tak jak widać, a mi się ręka trzęsie na powiększeniu. Dzięki, nagrywam. No lecą sobie procenty, dość sprawnie i szybko. Znowu wrócimy, jak już będziemy mieli wgrany system. Po to chwileczkę potrwa. Ok, jesteśmy o chwilkę przewinięci do przodu. Mamy już instalowanie aktualizacji i kończenie. Przyspieszymy troszeczkę. Zobaczcie, że u mnie są kulki, a nie te paski dziwne. Od razu potem wiem, jaki jest system, czy jest to oryginalny system od Microsoftu, czy jakiś tam reinstalowany przez Asusa, czy Acera, Dell'a i tak dalej. Messi. Ile procentów tam jest. Także oryginał ma kropeczki, kuleczki, a nie paski. Bo te blindowane, wygrywane przez producentów, nie są takie same systemy. Niby są oryginalne Windowsy oczywiście, ale one są przerobione przez producentów bardzo często. No tak samo jak się nie kupuje telefonów, na przykład gdyby Samsung od operatorów komórkowych, bo masz blindowany telefon, tylko kupuje się Xeo od jakichś tam media sklepów, nie? Media eksperty, Marty i tym podobne. Troszkę sobie wiatrak włączył, ale ma prawo, bo teraz ciężko pracuje. A chyba jeszcze nie pokazywałem, jak się instaluje system operacyjny u nas. To jest dość szybkie, konfiguracja jest dość skomplikowana. Dobra, mamy powitanie. Możemy odłączyć te USB. No i jedziemy. Gdzie jest wskaźniczek? Tu chcemy po polsku. Tu też. Nie chcemy dać układu żadnego. Uruchomiony ponownie. Dobrze. Musisz uruchomiony ponownie, ale to musi. Ładuje się z nim. Kuleczki lecą, zakleszają nas miło.
Dawać imię. No właśnie, bo to jest home 11, ale ja nie muszę podawać konta Microsoft. Dobra, klientka ma na imię Natalia. Tyle można chyba zdradzić. Hasła nie tworzymy. To sobie klientka otworzy sama. No i mamy witaj. I ładuje się nam system. Tu też może przewiniemy, no bo tutaj te przygotowanie systemu, może to postać kilka minut, tak dalej. Ja nie wiem, czy jest sens marnować Was czas do widzowie na te kilka minut. Nie wyłączaj komputera. Tutaj jest też fajny komunikat taki, że upewnij się, że komputer jest włączony, nie? To jest genialne. No dobra, przewiniemy sobie, żeby Was nie zanudzać takim ekranem. Tak jest, musiałem na chwilę wrócić, żeby to pokazać. Upewnij się, że komputer jest włączony po prostu zasilania. Gdyby nie był, to chyba byśmy tego napisu nie widzieli. Dobra, włączyło się. No to co, teraz trochę zmieniłem wygląd. Zrobiliśmy na statywie kamerę, żeby było łatwiej, żeby się ręka nie trzęsła. Mam nadzieję, że będzie lepiej tylko widać. I jedziemy, podłączę sobie myszkę. Jak tam widać obraz? Jeszcze kawałek. Dobra, będziecie ładnie widzieli. Tak mi się przynajmniej wydaje, że ładnie cały obraz będzie widać. Ja będę trochę gorzej widział, no ale trudno. Raz się poświęcę. To więc teraz tak, ustawiamy cały system sobie wstępnie. Podłączamy go do internetu. A on nas był podłączony. Według naszych konfiguracji, tak jak zawsze, u nas w firmie się to ustawia. Teraz system. No, tu będziemy musieli sobie jest sterowniki zapewne grać. Zobaczmy, czy je mamy. Czy mamy sterowniki do wgrania i aktualizację. Jest tu jakiś system, coś. Intel. Bluetoothy, inne bajery. Sporo tego. Opcje zaawansowane. Opcje dostarczania wyłączamy. Na nowo wszystko musi przemienić. Aktualizacje opcjonalne. I co my tu jeszcze mamy? FilmWare to jest BIOS. Byłbym daleki od wgrywania BIOSu przez Windowsa. Więc na razie opcjonalnych nie wgrywam. A ten system też nie wiadomo, czego jeszcze jest. Pobierz teraz. No i czekamy na pobranie tych wszystkich aktualizacji. Tymczasem sobie możemy pokonfigurować cały system, nie? Tam, gdzie już się nie poucieka. Między innymi możemy sobie specjalizować. To się samo ustawi, to będzie potem fajnie widoczne. Kolorek. Niestandardowy, tutaj ciemny. U nas każdy komputer w serwisie wygląda tak samo, po prostu jak klon. Kompozycje. O, się wgrywa pewnie ten sterownik od karty graficznej. Ikonki.
gotowe. Tutaj jeszcze to zostaje chwilowo. W pasku zadań jeszcze jest jedna rzecz. Zawsze dajemy sobie pasek w lewo. To jest kwestia gustu. U nas po prostu tak domyślnie komputera oddajemy. Aplikacje, funkcje też za chwilę. Co będzie pomieszać. Języki, granie wyłączamy w cholerę. Wymagań sprzętowych. No, za chwilę będzie spełnił, jak delivery dostanie. Jak tam wygląda kwestia update'ów? Już tam coś się powgrywało, coś się instaluje, coś się nie chciało pobrać i wywaliło błędy. Spróbuj ponownie. My z tym, że sobie to zminimalizujemy. Widzimy właściwości, tak nam przełączy niestety. Tak to jest w tym nowym systemie. Potem musimy nazwę zmienić, a to też zaawansowane. Zdalny nie. Ochrona wyłączona, nie używamy tego, to tylko zmula komputer. Zaawansowane, tutaj brak, automatycznie nie, żebyśmy numer błędów widzieli. Tutaj usuwamy tego default, gdzie tam uciekło mi okienko, dobra. Tutaj wyłączamy wszystkie animacje. Dobra. Przyciąganie. Tak. Teraz wchodzimy sobie w zaawansowane. I tu wiemy, że mamy 8 GB RAM-u. Więc tu musimy sobie zrobić, że na dysku tym nie stronicujemy. A na dysku D ustawiamy sobie dwukrotność. Prawda. RAM-u, czyli 16384 i 16384 na sztywno. Tyle nam zabierze na dysku D. Zastosuj OK. Dobra, jak to masz aktualizację? Się mają? Ja sobie jeszcze w międzyczasie wezmę, wejdę w... Przepnij mnie oczywiście. Ale wejdę sobie tutaj w zaawansowany sprzęt, menadżer urządzeń. Wiem, można wejść też inną drogą. Przez tego X-a. O, bo to jakiś sterownik leci od obrazu. A, bo się to jest malutkie. Należy urządzeń mamy. No, grafika Intel właśnie nam skoczyła. Chciałem też od dźwięku, jakieś trzy rzeczy mamy brakujące. Sporo procesorów i piątek. Tych wątków. Zobaczmy dalej, co się dzieje. Posprzątam, schowam sobie ten dysk. Mój sy.
symulacją DVD. Dobra, tu się jeszcze też pobierają jakieś zbiory, czy akumulacje się pobierają. Niech sobie oczekują na instalację. Dajmy mu ponowny restart. Zróbmy to, zobaczmy co się dalej wydarzy. Aktualizacje są w drodze, upewnij się, że komputer jest włączony. No kurde, jakby nie był włączony, to byśmy nie widzieli tego komunikatu. Okej, znowu mam troszkę przewinę, co? I wróciliśmy, już jest restart komputera. Już te aktualizacje się podobno częściowo wgrały, pewnie zawsze się będzie jakiś procent leciał. Tego całego procesu. Te 98, dobra, Natalia nam się włącza. Teraz tak, pójdziemy sobie na dyski najpierw. Zarządzanie dyskami. I tu mamy 100, prawie 11 giga wolnego. Spróbujemy to rozszerzyć. A nie mamy rozszerz. Mamy tylko zmniejsz. No, czyli w tej sytuacji musimy sobie wejść do naszego NASA. Wejść sobie w instalki. Wejść sobie w Partition Master. I tego sobie wziąć. Ten nowy Partition Master ma takie coś, że... Co jest za kłopot? Aha, no przecież, wiecie co zrobili? Ten nowy master, który był za darmo, już jest teraz płatny jako 12. I oni zrobili to tak, cwaniaki, że Windows traktuje to, o już tu zrobił zabezpieczenia, już tu szczegóły zagrożenia, on już wykrył to jako, prawda, poważny wirus. Bo aplikację darmową wgrywa. Tak jest, nas instaluj w ogóle. Zezwól w urządzeniu, tak. Jest bardzo poważnie niebezpieczeństwo, no bo przecież rozmyślili się i zrobili program płatny, który był kiedyś darmowy, nie? Tak się używa antywirusów, moi drodzy. Tak samo taka ciekawostka. Na mojej stronie internetowej jest takie przekierowanie na www.k.j.pl, zareklamuję się. Jest przekierowanie na domenę jabłońskikomputery.eu z HTTPS. Więc jak wchodzicie na HTTP, to się na S przekieruje, żeby bezpiecznie, żeby zaszyfrowało nasze połączenie. A Norton i EST Security blokuje to, że nie jest wirus na mojej stronie. Tak, chcę zezwolić. No, ciekawe, że od Ezeusa program chwilę temu nie miał wirusa, a leży u mnie na nasie od 4 lat i nagle ma wirusa. Z czego Ezeus w tym czasie się rozmyślił i nie robi już darmowych programów, tylko i wyłącznie płatne. No. Ciekawe, ile się zapłaciło w tym. Ile zapłacono do wszystkich firm antywirusowych, w tym Microsoft Defender, żeby to blokować. I później tak jest, jak jest. No myśli teraz, myśli teraz się zaczęło. Teraz Microsoft atakuje. Dobra, to możemy wywalić delete'em. Uważaj, żeby spały koło delete'a zaraz przycisk. Odpalamy Zeusa.
uruchamiamy go, to wyłączamy, tylko reklamy będą, nie chcemy aktualizować, bo będziemy musieli zapłacić za głupie powiększenie danych. Powiększ pach. Pach. No co jest? Powiększam go sobie. I nie mogę zatwierdzić? A jest jedna operacja, dobrze. Muszę pewnie komputer uruchomić, tak? Średnio mi się to podoba, ale okej. Teraz się zrobi. Teraz się zrobi. Prawda. Restarcik i pauzujemy, zaraz wróćcie po restarciku. Ok, i jesteśmy w takim ciekawym momencie, gdzie się będą te partycje robiły. Powiększamy D, prawda? No i chwilkę nam to zajmie na pewno. Powiększanie tych dysków i wszystkiego. Teraz Moving Data, czyli kopiuje te pliki w inne miejsce, przenosi sektory. Jeden klaster to 4 kB. Pójdzie szybko, czy też jeszcze będzie? O, już poszło, dobrze. Tutaj czasami walnie blue screenem, bo jest 11, 5-6-letni program. Zmienia partycji i wielkości, ale to się tym nie przejmujemy. Absolutnie. Wiemy, że nawet by się tak stało, to potem już kolejny restart to będzie normalnie działało. No to nie jest regułą, czasami się bez blue screenów odbywa. A tu jakie fajne, to zobaczyłem. Się przesuwa i się zamyka kamerę u góry. Że cię nie podglądają. Fajne. Tak sprzętowo to wbudowali. Nie trzeba niczym zaklejać. Pytanie, czy jest jeszcze sens to zaklejać czymkolwiek i po cokolwiek. Już teraz to nas inwigilują czymkolwiek, nawet telefonem, tabletem, telewizorem. Pytanie, jak wiele to zmieni. Próba naprawienia, dokładnie. Dlatego się nie boimy, bo to... Z tym generalnie nie ma kłopotów, to powinien się za chwilę uruchomić normalnie. Do tej pory tak zawsze było, może coś się zmieniło. Do tej pory nie było problemów z uruchamianiem po tym programie, ale czasami bym tak dziwnie fiksował. No tak jak mówiłem. Dużo zamieszania, że miała awaria, że nie działa, próba naprawienia i w ogóle. A ostatecznie mamy tutaj już dysk powiększony. Zarządzanie dyskami. I jest już cała ta przestrzeń zrobiona. Możemy odinstalować sobie ciężkie życie serwisanta teraz. Chowają wszystkie te przydatne funkcje, realnie przydatne. Wszystko chowają. Programy i funkcje. Wywalamy od razu OnDrive'a. Bo też chodzi o to, żeby mieć jak w miarę czysty system bez tych wszystkich głupot. To też wywalamy. Reklamy zamykamy, od razu wchodzimy sobie tutaj, tu wrzucamy sobie to, wrzucamy sobie to, bo starsze NASy nie zadziałają,
ten klient wraca, że jest kłopot, składniki starszej wersji sobie, troszkę wstecznie to chodziło. I tu zezwalamy. Teraz pozwolimy na wygranie tego z Windows Update. Zezwól. No i tu chwilkę poleci sobie. Musi się powgrywać. A Microsoft Teams też trzeba to wypieprzyć, jak się da. A to chyba się nie tu daje. Chyba gdzieś tutaj jest, nie? Jest też kolejny program, który zwalnia te. Zaraz to zrobimy z tym porządek, gdzie spokojnie wgra. Najpierw te wszystkie dodatkowe funkcje. System. Ja tymczasem mogę sobie robić, jak to się robi, żeby było szybciej. Tu sobie zmienić nazwę. Tu mamy SSD 1.1. Bo pierwszy SSD, pierwsza partycja. No tutaj mamy SSD. SSD 1.2, no bo dysk pierwszy, druga partycja. Teraz tutaj sobie zawsze robię to tak. To sobie otwieram. Gdzieś pogląd, jakoś mi tutaj jest szybciej. Tworzę nowy folder, dokumenty. Tworzę sobie teraz nowy folder muzyka. Nowy folder obrazy. Nowy pobrane. Kończy nam się miejsce. Pulpit. I wideo. Dobrze. Po co to robimy? Bo teraz sobie tu wchodzimy, klikamy dokumenty, właściwości, lokalizacja i wszystko przenosimy na dysk D. W przypadku formatowania dysku C, gdyby całkowicie padł system, będziemy mieć wszystkie dokumenty, wszystko przeniesione i nie stracimy tych danych. Teraz klikam w ogóle w muzykę. Obrazy. Dzięki temu właśnie, gdyby się wykrzaczył system, nie utracimy danych. Możemy sobie to zresetować czy sformatować wedle tego, co trzeba będzie. Pobrane. Tu jest inaczej, tu jest lokalizacja tak zrobiona. Tutaj jest wideo. Gdzie wideo? Tu wideo. I teraz wszystko, co tu zapisujemy na pulpitach i wszędzie, domyślnie jest na dysku D, tu różnym folderach. No i w kopii mamy to, co zabezpieczyłem klientce. Dalej nie będę klikał, bo to są prywatne dane jednak. Co mamy w koszu? A, mamy to w koszu. Dobra, to opróżniliśmy kosz. Dobra, teraz musimy tak, wyjdziemy sobie, troszkę powywalamy tych programów niepotrzebnych, aplikacje i wywalamy co tylko się da. Audiowizor tak bardzo zostaje, centrum opinii WON, to jest bez sensu Cortina, bo przecież ona w Polsce właściwie nie działa, czy działa jak mówisz po angielsku. Filmy TV WON. To wszystko musi zostać, bo tego się nie da. Wiadomości WON. Jeśli klient będzie chciał, to w przypadku klienta, to sobie zainstaluje te wszystkie funkcje, nie? Będzie trzeba Steama, czy To Do, czy co, to sobie wgra. Więc to wszystko wywalam. My Asus nawet się wgrało. Zostawmy tego My Asusa, chociaż Office trzeba zostawić, bo tam był Office 360, to będzie potrzebne, żeby go zalogować. Paint zostaje, poczta kalendarz, to jest w ogóle kiepska aplikacja. Używałem kiedyś długo i na dłuższą metę był z tym problem. Relatek Audio Console zostaje,
rejestrator głosu, dyktafon w laptopie, nie wiem po co. Te karteczki też, jak ktoś będzie chciał sobie wrzucić, środowiska nie wywalimy. Wskazówki wywalić. Xboxy, jak się da, wywalić. Nawet nie jest gamingowy laptop. Dobrze, żeśmy trochę to odchudzili, trochę tu poznikało. Tu od razu sobie wchodzimy w właściwości, bo przybyło tych i trzeba te wszystkie poprzełączać, żeby to było do pełna, żebyśmy widzieli co i jak jest. Teraz idziemy sobie jeszcze raz w ustawienia. Wchodzimy w update'y, patrzymy jak te aktualizacje się wgrały. Ile tego w ogóle jest. Błąd instalacji, instalowanie czegoś tam. Błąd instalacji. No ale sterowniki mamy już wszystkie, nie? Sterowniki mamy już wszystkie. To dalej się tym w ogóle nie przejmujemy, update'y sobie lecą w tle. No ale tu krzyczą, że te aktualizacje są i coś. Dobra, tym się w ogóle nie przejmujemy teraz. Układamy sobie ikonki, jak mają być, zgodnie z szablonem naszej sieci. To też wywalamy. Bym odradzał używania Age'a. Tak. No i teraz tutaj. Odepnij, 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 odepnij. Zostaw, bo za chwilę będzie potrzebne. Odinstaluj, odinstaluj, odinstaluj. Zostawimy. Odepnij, odepnij, odepnij i odepnij. Dobrze, teraz musimy wgrać wszystkie programy dodatkowe, które tu będzie do muzyki, do przeglądarki, wszystko inne. Kliknę sobie uruchom, wchodzę sobie w NASA. Wchodzę sobie jeszcze raz w instale. Auto install, uruchom jako administrator. Tak, na pewno. To zamykam. Tutaj leci mi taki fajny ekranik. Tu już się mi diagnostyczne rzeczy robią. To je przesuńmy. Te do góry. Będzie potem łatwiej poukładać. Sprawdzimy sobie stan baterii tymczasem. 76% pojemności baterii. 76,3%. Już jest trochę zużyte. Zostawię, bo jeżeli ikona jest koło kosza stanu baterii, to mam pokaz w klientce. Nie odłączyliśmy aparatu, nie będę go testował. Bo tu jest program testowania, czy działa przednia aparat. Kamera. Lecimy. Tu się wszystko kopiuje tymczasem. I tu tak, Open Office to nie potrzebujemy, bo to domyślnie będzie leciał. No z każdym komputerze jest taki pakiet, bo tu będzie Microsoft Office po zalogowaniu się do uczelni, to jest jakiś Office 360 5 na uczelnię wykupiony. Nie wiem czy wiecie, że Microsoft rozdaje oprogramowanie Windows i Office za darmo dla szkół. Pod warunkiem, że na komputerach w pracowniach, gdzie jest to przekazane, będzie tylko i wyłącznie Windows, nie będzie pokazywany Linux ani żaden inny system. Pytam się tutaj przy okazji, nagrywając ten materiał, gdzie jest rzecznik praw konsumenta, który nie działa w sprawie monopolu w szkołach i edukacji polskiej. Mi się wydaje, że każdy człowiek, który kończy liceum, a już nie mówię o studiach, powinien wiedzieć, jak wygląda Linux, Windows i macOS, czyli Apple. A na studiach to już jest chyba dla mnie oczywiste. No Linuxy wiem, że się przerabia na studiach informatycznych konkretnie. Na innych chyba nie. Piszcie w komentarzach, jeżeli ktoś jest studentem, czy jeżeli studiujecie coś innego niż informatykę. Czy mówią wam w ogóle o tym, że taki jest jak Linux i że on jest za darmo? I wcale obecnie nie jest gorszy od Windowsa, bo ja używam tylko Debianów u siebie w firmie, wszędzie. Mam jednego laptopa na Windowsie, ponieważ muszę mieć Windows 7 32 bity, żeby flashować Samsungi. Bo tam jest Odin i on nie bardzo chce pod Linuxem działać. Próbowałem, niby się da, ale to tak. Szło sobie. A poza tym to Linuxa do niczego mi nie potrzeba.
Arduino ITER programuje te płytki ESP. Tak samo pod Linuxem to się udaje. Tylko Odin nie bardzo chce chodzić. Tu się magia dzieje, samo instaluje wszystko. Są napisane skrypty specjalne. Dokładnie, tu jest OpenOffice. My go nie instalujemy tylko dlatego, że to będzie Microsoft Office. Tak, pisało o XP, ale to nie ma znaczenia. Alt F4, zamknąć maszynę w stronę wywali. Winamp, kto pamięta Winampa? U nas jest na standardzie, na wyposażeniu. Łapka do góry pod filmem, kto Winampa pamięta? Chyba najtwardszy i najstarszy program do muzy, jaki istnieje. Od aktualizacji będzie chciał zaraz mi to wrzucić na siłę. Ale ten nowy Winamp, najnowszy, to on już nie jest Winampem, to już jest coś poprzerabiane. Jak Ctrl D klikniecie, to nie powiększyć możecie okienka, nie? Bo teraz te nowe ekrany. O, dokładnie aktualizacje. Są tak duże rozdziałki. Ok. Tu zmieniamy na minusy, tu włączamy on, tu ładujemy ROG, tu zmieniamy troszeczkę spadki na Winampie. Tak, u nas w filmie się nawet ustawia Winampa, przeglądarki, wszystko się konfiguruje. To nie, że ja wgram, każdy program jest włączony i skonfigurowany. Firefox. Instalujemy. Są to też różne ciekawe, dość stare wydania programów, które potem aktualizacje biorą tam, gdzie mają brać. Media Player do Firefoxa. O, chyba już nie, ten plugin nawet nie działa, ale... Flasha nie ładujemy już od jakiegoś czasu, bo jest niebezpieczny i nieobsługiwany przez Adobe. To wywalamy. I Adobe Shockwave Player leci. Każdy u nas komputer wygląda identycznie. Jest klonem identycznym. Tak ładnie widać. Spojrzałem sobie chwilę na mój telefon. Antywirusa nie wrzucamy, mam tutaj Defendera. Słuchajcie, jeżeli używacie Windowsa 10 lub 11 i nie jesteście w Ministerstwie Finansów, w bankowości, w notariacie czy w szkolnictwie, bo tam to w ogóle jest grubo, to nie potrzebujecie dodatkowo antywirusów. Chwilę temu był dowód, że Defender zablokował mi plik, co prawda to jest ściema akurat, ale zablokował, działa. Tutaj ustaw i teraz tu się zaczyna jazda. W 11 Microsoft potem utrudnić życie jak się da i nie ma, że programy, tylko każdy protokół i jeszcze potwierdzić, że chcesz przełączyć, nie? O, tu już poszło, FTP. Wszystko musimy przełączyć na Firefoxa, co się da, bo to ma być nasza domyślna przeglądarka. Zresztą że będziemy aktualizowali swoją drogą. Teraz sobie dajemy strzałkę do tyłu, bo jak już tu jesteśmy, nam się to otworzyło, to od razu Infant View lecimy. Od dołu przewijam sobie na same nóżki dół i lecimy. Tu trzeba chwilę myśleć. Co obsługuje? SWF, czyli Flash, obsługuje InfantView. Gdyby trzeba tutaj, ktoś miał tak stary zapis, chcesz jakąś grafikę, to mu zadziała. RAW nie obsługuje sobie na Windowsa. PNG przełączamy mimo to na IMG. Na InfantView, przepraszam. To zostaje. Patrzcie, jak Microsoft to utrudnił. Są medyczne jakieś, no też wiem, że InfantView obsługuje. JPG. Przełączamy. Patrzcie, jak oni utrudnili. Każdy rodzaj pliku, nie? Każdy rodzaj pliku musisz zmienić. Jak zagrasz program. W 10 było tak, że zmieniało się tylko ten program. Po prostu zaznaczało, jaki ma obsługiwać. A tu już zrobili tak, żebyś musiał wszystko ręcznie.
No i teraz tutaj dostosuj, wywalamy wyszukiwarę, ładujemy menu, wchodzimy sobie w opcje, pytaj gdzie, strona startowa, https://www.google.pl. Myślę, że to chyba najczęstsza jest wyszukiwarka, tu podpowiadaj. Tu zostaje jak jest, aplikacje zostają jak jest, prywatność zmieniamy, tu czyszczenie po każdym zamknięciu. Kasuje wszystko, plus ciastek i historii oraz formularzy. Dzięki temu nie będziemy mieli tyle cache'u, śmieci. W tle, bezpieczeństwo, nie chcemy zachowywać haseł, bo macie zapamiętywać je. Ja wiem, moi drodzy klienci, że zawsze chcecie, żeby się samo wypełniały hasła, pola, ale po prostu to jest łatwe do złamania przez to. Teraz się Google wyświetli bardzo nieładnie, ale teraz będziemy pomóc o Firefoxie i uruchomimy ponownie, to już nam się aktualizacja wrzuci. I myślę, że ten InFrame View cały nam się uruchomił. Do konfiguracji to sobie go na polski przestawmy. Odrzuć wszystko w Google, nie chcemy, Google i tak działa, nie chcemy, żeby nas inwigilowali bardziej niż nas inwigilują. Znowu uruchomimy ponownie. Jeszcze InFrame View nie zamykamy, bo się Firefox aktualizuje nam. Mam jakieś czerwona kropka przez aktualizację z Windows Update Vision, ale mniejsza z tym. Dalej się pobiera, tak, aktualizacja, zgadza się. I za chwilę będziemy mieli najnowszą wersję SE. Jeszcze raz, no to tak. Za chwilę wyłączymy ten komunikat wynerwiający, czy niczym Hubert w Milionerach, czy jesteś pewny, że na pewno jesteś pewny. Czy to ostatecznie, że ostatecznie. To zawsze wynerwia. Dobra, Firefox jest najnowszy, aktualny. Teraz sobie wchodzimy w dodatki, motywy. Tu sobie instalujemy Adguardy dodatek. Bo przecież musimy jakoś klientowi te wszystkie cholerne reklamy pozabijać. Teraz sponsora ładujemy. On sprawia, że przewija nam w filmach reklamy, jak też ma lokowanie produktu. I Cookies, które zamyka nam wszystkie te informacje o tym, że mamy ciasteczka i musimy je tam wybierać, akceptować, bo to odrzuca wszystkie ciastka, jak tylko się da, i je zamyka. Wejdziemy na wp.pl, zobaczymy, co tam w wiadomościach słychać i prawie jak to działa. Widzicie, są cookies, one same znikamy, więc nie klikam. I wyczyszczone. O, skandal z gościem w TVP. I nie mamy żadnych reklam, są tutaj puste pola, o to chodzi. YouTube też to fajnie działa. Dobrze, możemy to zamknąć. Tu nie zmieniamy nic, bo on proponuje, że możemy. Tu nie zmieniamy nic. Tutaj zostaje nam Natalia jak jest. Teraz sobie czyścimy po nas wszystkie pliki. Wszystkie śmieci trzeba po sobie wywalić i jeszcze nim to wyczyścimy, to wchodzimy sobie tutaj i wywalamy folder Intel i install JK. Dobrze, pach. I tu mi czyść, usuń pliki. Sprzątamy po sobie. Klient w końcu chce mieć czyściutki, ładniutki komputer, chodzi o system plików. Nie chcę po nas instalatorów, śmieci. Szkoda mi na dysku. Dobra, wyczyściło. Teraz układamy ikoneczki wedle standardu. Dobrze, tutaj mamy zmiany. Dlatego, że jeszcze nam w systemie tego nie zmienili. Już nie mamy końcówki cba.pl, tylko eu i https. Ale nie możemy tego zmienić. To się i tak przekieruje później. Aczkolwiek mówili, żebyśmy sprawdzali. Sprawdzamy, ale nie da zmieniać. A teraz się wydarzy magia. Bo teraz wezmę tylko, kliknę sobie tutaj, kliknę aktualizuj ruchom ponownie. I teraz w gasie cała ta aktualizacja, ponowne uruchamianie, w gasie na Windows Update. Szybko będzie szło, czy mam znowu przycinać? No,
procenty idą w oczach, powiedzmy. Jak on się włączy ponownie, to już powinna się zrobić tapeta i cała konfiguracja graficzna sama automatycznie z tego skryptu, który pracował w tle w Bashu. Ok, słuchajcie, to leci jakiś czas. Znowu przytnę, żebyście nie musieli czekać. Ok, wracamy. Już tutaj ładnie trwa kończenie wgrywania, może już się wgrywania aktualizacji. Prawda? I zaraz już patrzę, tylko żeby widzicie mnie tutaj. Ta, wydaje się, że ładnie jak to widać. Dobra. To teraz klikamy dalej. Już się laptop detali uruchamia i proszę, magia. Nic nie było klikane, robione, zmieniło się na tapetę z logiem jakości komputery, z ładną pszczółką na tle kwiatka. Ręcznie robione zdjęcie z lustrzanką. Tylko ikony wyszukiwania tu mają być, a jeszcze chyba ze dwa razy będzie walczył ze mną, że będzie na siłę robił te. Wchodzimy sobie od razu, patrzcie, ktoś pochodzi, nie? Ciach, ciach, natychmiast. Tu sobie wchodzimy w ustawienia, update'y i klikamy ponów próbę. Tymczasem wchodzimy sobie w system, informacje, zmieniamy nazwę. Ale na jaką? No, zmieniamy nazwę na taką, jak jest w systemie. Aha, mam wylogowany system. Dobra. Czekajcie. System wyłączony, wylogowany, ale tutaj mam już naładowarkę napisane. To jest akurat model 3101. No, każdy komputer jest w bazie, jest zanotowany i ma swój niepowtarzalny numer, więc nie ma możliwości, że przyjdziesz do mnie za 5 lat i ja nie będę wiedział, co w tym komputerze było zrobione. Dalej. Później. Dobra, zmieniło się, zapisało się tu. Będzie się nazywał to jak na naklejce. Gdyby ta klejka zerwała, to jeszcze numer odczytamy z systemu. Musimy go w paru miejscach zapisać. I co jest z tym? Tu się coś dziwnego dzieje. Wiecie co, ja go jeszcze raz uruchomię. Bo ten with update widzę zwariował. Jakieś totalne głupoty chcę wgrywać teraz. Ma przy tym błędy. Niech on się jeszcze raz włączy. On teraz super szybko, fajnie działa, nie? Się odpala znacznie szybciej niż się odpalał i działał wcześniej. To jest pełny restart, to nie jest hibernacja, zresztą hibernacja się wyłącza. Dla SSD. To sprawia, że prędkość odpalania komputera jest niewiele większa, a stabilność systemu wzrasta znacznie. Nasze systemy, o widzicie, i widzicie, znowu tutaj szukaj się zrobiło. To chyba ostatni raz on zawalczył o to. To już tylko ikonka. Teraz sobie klikamy tutaj CMD. Uruchom jako administrator, tak. I piszemy POWRCFG odstęp PIBRNATEOF. Wyłączamy hibernację, żeby się wyłączył bez hibernowania. Teraz sobie wchodzimy w panel sterowania i ustawiamy cały komputer. To znaczy, musimy ustawić zasilanie. Wyłącz ekran po 15 minutach. Typ uśpienia nigdy. Zapisz, jeszcze raz wchodzimy w zaawansowane. To sobie już dajemy wstecz. To będziemy potrzebować za chwilę. Teraz tak, dyski twarde
nigdy nie wyłączaj. I to jest Explorer, wydajność na max. Tapetę zmienną nie. Maksymalna wydajność. Uśpi nigdy. Zwalaj na... Nie, nie chcemy, żeby aktualizacje się wgrywały w tle. Komputer włącza sam, grywa coś i ten. Tutaj wyłączamy. Będą stabilnie USB-ki pracowały. Teraz tutaj dajemy sobie oczywiście maksymalną wydajność na układzie graficznym. To wyłączamy. Tu dajemy 25% procesora, tutaj 5% procesora minimalny. A tu jest 100, zgadza się. Jeszcze zostawiamy. OK, mamy zrobione zasilanie. Teraz musimy sobie zrobić, żeby się te głupoty nie wyświetlały. Zostawimy tylko stan dysku i antywirusa w ostrzeżeniach. Teraz sobie tu wchodzimy i na sam dół to zjeżdżamy i nie będzie nam o tego pokazywało. Ostatni raz to widzimy. Coś tu jeszcze musimy ustawić? Wszystko co tu musimy ustawić. Włączamy każdy po kolei program, który wybraliśmy. Akceptujemy wszystkie te licencje i maksymalizujemy, żeby działał. Dobra. To wiemy, że działa. Te wiemy, że musimy zmienić. Potem sobie to się ogarnę, bo to trzeba pozmieniać te skróty. Stan baterii klientowi chcemy pokazać. Office'a nie mam loginu do uczelni. Teraz tutaj musimy dodać sobie, bo nie możemy przesunąć na pasek, bo w 11 się nie daje, więc tu musimy sobie przypnij do paska zadań i tu musimy sobie zrobić przypnij do paska zadań. Teraz tam się zrobiły tutaj oto ikonki. No co, mamy komputer skończony. To jest cały komputer zrobiony, skończony, tyle jeszcze nie roboty. Zaznaczam, że trochę było wycięte z racji czekania. Jeszcze się upewnijmy, że tutaj jeszcze sprzęt odznaczamy, żeby się już nie instalowały sterowniki nowe, bo się wysypią. Tak, mamy wszystkie sterowniki, wyszukników żadnych nie mamy. Komputer się nazywa tak jak naklejka. Asus Expert Book P2451SA, tak go wykrywa. Aktywację mamy. Aktywny system, aktywował się. Dobra. Mamy skończoną robotę. Tego Office'a trzeba będzie się zarejestrować, ale to trzeba się zalogować się. To trzeba pogadać z klientką, że podała te dane, czy jak przyjdzie odebrać, go zalogowała. I komputer jest skończony. Komputer jest cały skończony. Tak wygląda konfiguracja komputera w naszej firmie. Bez żadnych tajemnic. Ani żadnej tajemnej magii, której nie widać. To jest typowe spa naszego komputera. Wszystkie nasze komputery są generalnie czyszczone z kurzu, pasty, termopady, no tutaj nie było termopadów. I system operacyjny jest tak instalowany jak na filmie. My nie bawimy się tylko i wyłącznie w instalowanie programów, sterowników, systemu i już. Nie używamy resetowania, żeby system się od nowa zainstalował z tymi wszystkimi fabrycznie zainstalowanymi aplikacjami. To jest czysta instalacja Windowsa z aktualizacjami Windows Update najwyższymi jakie wyszły, z naszymi programami i konfiguracją tych programów co do wszelkich szczegółów. I tak bym zalecał, rzucam wyzwanie wszystkim moim kolegom technikom, jak robicie komputery, róbcie tak jak u nas od 16 lat. Także rzucam pewne wyzwanie. Pozdrawiam ślicznie, dziękuję i do następnego odcinka. No hej, odkryj przyszłość zaawansowanej technologii z firmą Jabłoński Komputery.
Dołącz do nas, aby obejrzeć ekscytującą serię filmów poświęconych nowoczesnej elektronice. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknąć ikonę dzwonka, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi treściami. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia!